taka jest moja godność, od razu wyjaśnię, co to znaczy i dlaczego. Człowiek żywy nie ma ani nazwiska, ani imienia. Ma godność, którą sam sobie nadał, z którą rezonuje. I wszystko zaczyna się od tego i na tym kończy. Tomasz Wojąże właśnie z Matrixem. Nazwisko macie od rodziców, ewentualnie opiekunów prawnych, ale nigdy od was samych. To nie jest wasza kreacja. Żywy człowiek powinien mieć świadome swoją kreację i chcieć się nazywać tak, jak sam sobie nada. I to jest godność wtedy. To jest godność. Prawdziwe prawo morza dotyczy właśnie tych wszystkich nazw. Od tych nazw, naszych tych nazwisk, biorą się akty urodzenia. To nam wpisują przy akcie urodzenia. A propos aktu urodzenia, ostatnio w sieci dużo ludzi się tym zajmuje. Opowiadają cała wiedza w internecie, polskim internecie, jaką słyszycie, oceniam na 5% wiedzy o prawie morza. Czyli ego wyprzedza tych ludzi, ich wiedzę. I stąd się biorą takie różne rzeczy. Zawsze pytajcie o i szukajcie, czy ktoś podaje źródła swojej wiedzy. Jak ktoś mówi do was, przekazuje, pamiętajcie, że są takie rzeczy jak ego, są takie rzeczy jak palcie na szkło, bo palcie się mówi. Oni wszyscy chcą coś zaistnieć. Oni mają taką potrzebę wewnętrzną. To nie jest nic negatywnego, tylko oni muszą pracować nad sobą i zdobyć tą wiedzę. Jak ktoś nie podaje źródeł wiedzy, to ta wiedza jest niewiarygodna. A nawet jak podaje te źródła, to trzeba tą wiedzę zweryfikować samemu, czy te źródła są wiarygodne. Kto to napisał? Kiedy? Dla jakiego, nie wiem, uniwersytetu na przykład? Jest mnóstwo ludzi, którzy mają tytuły, nieuprawnieni są. Plagiatorzy, ktoś im to napisał, za kury, za gęsi, za jajka, ale to nie oni. Pamiętacie taki polski film, komedię EMC Kwadrat? No, dziewczyna pisała rozprawkę, pracę magisterską, a obok siedział Fredek Kiepski i mówi: panie, szybciej, bo ja mam doktorat, ja muszę, tu placówka w Nowym Jorku czeka. I dobrze na wstówce wygląda, jak się ma te wszystkie tytuły. I oni są po prostu, ego ich po prostu rozsadza ich i oni wszyscy chcą być po prostu kimś lepszym niż są, nie pracując nad tym w ogóle. Żaden papier ani dyplom nie zastąpi świadomości. Świadomość to jest jaźń. Ją trzeba ukuć. Ją trzeba ukuć, niestety napełniając ją wiedzą. Ona ma pływ rzetelnej wiedzy. Dzisiaj są takie czasy, że wiedzy jest więcej, za dużo wręcz, ale jakość jej bardzo cierpi na tej ilości. Dawniej, żeby się dostać do biblioteki uniwersyteckiej czy jakiejś innej, takiej, gdzie są jakieś cymelia, stare książki i tym podobne, trzeba było się zapisać, trzeba było umotywować to, po co, dlaczego. Tłumaczyli to antyplagiatem, żeby czasami nie zależeć czegoś, nie napisać samemu, od kogoś odgapić. To w ten sposób tłumaczono dalej. Dzisiaj mamy odwrotny problem. Dzisiaj wiedzy jest aż za dużo. Najlepszym źródłem wiedzy jest oczywiście internet, ale jednocześnie internet to jest taka wielka rzeka z tych wielkich rzek chińskich, albo jak Nil, czy Amazonka. To jest taka wielka rzeka, z której jedni piją wodę, wiedzę, a inni do niej wylewają nieczystości. Ktoś był z państwa kiedyś w górach u jakiegoś źródła, pił wodę taką źródlaną prosto. Pamiętacie ten smak? Jak ktoś się takiej wody napije, to już potem w każdej wodzie w życiu będzie szukał tego smaku. Bo to jest nie do zapomnienia. I tak właśnie jest z wiedzą podobnie. Całą wiedzę można, to wymaga oczywiście pracy i czasu, którego nie mamy. Powiem dlaczego. Chodzi o to, że te filtrowanie tej wiedzy w tej rzece wielkiej można się napić, ale trzeba iść do źródła. Czym wyżej. Dalej ludzie wydobywają nieczystości. Jak ktoś pije na końcu przy ujściu do morza, to pije same śmieci. Tam na końcu przy ujściu do morza jest telewizja.
Tam się mieści wartość tych informacji, które mają w telewizji. A wy macie pić z drugiego końca, tam u źródła, tej wiedzy prawdziwej. Nie zapomnijcie i nie pomylicie się z nią. Z inną, na pewno. Po prostu jak ktoś, tak jak są wodą, jak ktoś napije się raz ze źródła, w każdej potem innej będzie szukał tej samej, tego samego smaku. Nie, żeby mi tak smakowała akurat ta, tylko po prostu dużo mówię i zostawiam gardę. Ale jest dobre. A są instytucje opisane w książce, które zarządzają naszym czasem i relacjami pomiędzy zarobkami a cenami. Są tacy. Oni decydują o tym, jak się nam żyje. To, że nasze dzieci wyjeżdżają za chlebem, to, że nasi starsi mają co miesiąc dylemat, czy kupić lekarstwa, czy żywność, to jest właśnie skutkiem tej polityki. To jest upokarzające dla nas. Możemy to zmienić. To się wszystko zmieni. Jednocześnie, razem. To właśnie tym oni zarządzają. Naszym poziomem życia. I teraz, kto to robi? Mówi się, że światem rządzą pieniądze. I to jest prawda w dużej części. Światem rządzą trzy narzędzia zniewolenia, jakimi obdarował nas Stwórca. Nas Stwórca, nie mam tu na myśli żadnych monoteistycznych religii, jestem absolutnie przeciwny takim praktykom, ale nasz Stwórca niewątpliwie jest. I niewątpliwie to, że my jesteśmy dowodem na to. Ale to nie jest żaden z tych monoistycznych bogów, czy to w judaizmie, czy w chrześcijaństwie, czy na wschodzie, czy na zachodzie, czy buddy. To wszystko są alegorie, przenośnie. Ci ludzie nie czytają. Ci w tych czerwonych, białych baretkach, oni nie czytają. Oni nie czytają, bo nie znają języków. Nie znają żadnych języków czasami, albo znają pobieżnie i nie studiują tych pism. Oni po prostu powtarzają jeden po drugim banialuki. Ja je przeczytałem, ja je przestudiowałem i mogę wam powiedzieć, że to jest wszystko plagiat. Plagiat, wiecie co to jest plagiat? To jest po prostu kradzież. Enuma Elish to jest takie jedno z pism, z którego to zerżnięto. Astrahasis, epos o Gilgameszu, epos o owcy i ziarnie. To jest tak, słuchajcie, jak się czyta Stary Testament, czyta się Stare Pisma, to jest tak, jakby oglądać w przypadku tych wymienionych przeze mnie kolorowy telewizor, kolorowy ekran i telewizor, a obok są czarno-białe zdjęcia. To jest ten Stary Testament. To jest plagiat, nieudolnie zerżnięty, słowo w słowo, ale z pominięciem pewnych fragmentów. Dlaczego? Zaraz powiem. Z pominięciem. Był taki jeden, którego tam wymieniam, który odnalazł akadyjskie i sumeryjskie tabliczki klinowe, jeszcze znając te pismo. Było to 2,5 tysiąca lat temu. I ponieważ sam był pochodzenia Judejczykiem, nie używajcie nigdy Żyd takiego pojęcia. Powiem dlaczego. Judejczykiem był. I tak jak każdy, pewnie miał taką poczucie patriotyzmu do swojego narodu i napisał, że to oni są jakimś tam wybranym narodem. Dopisał tam parę słów od siebie. I to, co znalazł, a to były takie tabliczki gliniane, na których się rysikiem pisało, takie mniej więcej właśnie podobnego formatu jak A4 dzisiaj. Pismem klinowym zapisane. W większości odnaleziono ich do tej pory ponad 100 tysięcy. Są i w prywatnych rękach, i w muzeum w Londynie. I teraz był taki gość, Zacharia Sitchin się nazywał. Napisał 14 książek.
przeczytałem je, mam je. Później wielu innych tłumaczyło, krytykowało go. Powiem tak. Ta krytyka jego dotyczy takich niuansów. Wszyscy wiedzą, że to tak jakby na ślubie ktoś był i panna młoda miała ładną suknię, pan młody miał elegancki garnitur, ale komuś przeszkadzała tam, że miał krzywą szpilkę do krawata wbitą. Albo ona miała za niskie obcasy. To są niuanse, które nie wnoszą nic do rzeczy. Ta krytyka jest oparta o takie mało istotne rzeczy, które nie zmieniają sedna sprawy. Nie zmieniają tego sedna sprawy. On użył do tego odczytania tego pisma kinowego maszyn szyfrujących, deszyfrujących, wojskowych. I napisał 14 książek. On już zmarł kilkanaście lat temu. Ale ta wiedza przetrwała. Kto zna te języki, można dzisiaj je poznać. Są skodyfikowane i łatwo można pokusić się o to, żeby samemu przeczytać oryginał. Oczywiście to jest pracochłonne bardzo i tak dalej, ale jest mnóstwo już opracowań naukowych, którzy się pochylili nad tym, prawdziwych naukowców takich mam na myśli, nie tych z fikcyjnymi dyplomami, którzy tą wiedzę przekazali nam. Te wszystkie budowle, słuchajcie, na świecie, które są, których dzisiejsza nauka, inżynieria, wiedza nie jest w stanie ogarnąć w żaden sposób, nie są możliwe do zrobienia przez jakiegokolwiek człowieka dzisiaj. A co dopiero, jak one są sprzed 5-6 tysięcy lat, tak jak piramidy na przykład. Są, ale to piramidy, owszem, piramidy są cudem, ale są większe cuda. Są takie cuda, słuchajcie, że po prostu zapierają dech w piersi, na przykład. Wyobraźcie sobie, że tutaj nie ma drzwi, tylko jest, to jest wszystko, ten pokój to jest jeden głaz kamienia o twardości 8 w skali Mosza. Skala Mosza to jest skala twardości różnych przedmiotów i ma 10 stopni. Bryland ma 10, jest najtwardszy, ale tylko on. Jak coś ma 8, to jest niesamowicie twarde. Tego ciężko czymś ryzę na tym zrobić, nawet młodym. Teraz w takim kamieniu wyrzeźbiono, ale nie naokoło, z góry wyrzeźbiono całe pomieszczenie razem z figurami przestrzennymi 360 stopni w całości z jednego kamienia. Usunięto miliony ton tego urobku i nie ma śladu po tym w okolicy. To ważyło setki miliony ton i nie ma śladu po tym. I to zrobiono, według naukowców, oficjalnej wiedzy akademickiej w epoce miedzi. Miedź ma twardość 3. Czyli w 3, w 8 wiercili 3 i coś takiego zrobili. Od góry. Zobaczcie sobie, jak ciężko uchwycić proporcje człowieka od góry, tak to wykuwać, żeby na końcu była normalna figura. To jest po prostu incredible. I dzisiaj jest to też niemożliwe. Kilka lat temu Japończykom przyznali takiego granta wielomilionowego, żeby odtworzyli piramidę Cheopsa. Po pół roku się poddali. Powiedzieli, że to jest niemożliwe. Nie ma takich pieniędzy, nie chodzi o to. Nie ma takiej techniki, nie ma takich dźwigów, nie ma takich pojazdów, żeby takie kamienie przewozić po prostu. Jest niemożliwe. To musiało być robione po prostu przez kogoś innego. I cała nauka do dzisiaj w każdej dziedzinie, w każdej dyscyplinie jest zakłamywana. I to tak zakłamywana, że nie macie pojęcia. Po prostu nie ma prawie nic prawdziwego. Dlatego trzeba sprawdzać, sprawdzać i sprawdzać. Nikomu nie wierzyć na słowo, zwłaszcza, że trwa wojna informacyjna, pamiętajcie. U nas akurat ona ma aspekt ten informacyjny. Na Ukrainie, na Morzu Południowochińskim ona ma aspekt taki fizykalny, po prostu jest, no strzelają się na ostro. Tyle, że tam tak ludzie nie giną z tego powodu, że tam ludzi nie ma na morzu. Jest niewielu i to się tak nie roznosi, ale ta wojna tam trwa. Także ona jest hybrydowa, o niej też mówią, bo właśnie tam jest, ma ten aspekt taki fizyczny, a u nas ma ona
aspekt informacyjny. Są całe służby porobione w wojskach krajów wielu na świecie, które są wojskami, tak jak było lotnictwo, wojska jakieś tam artyleryjskie. Te wojska są informacyjne. One się niczym więcej nie zajmują, tylko właśnie produkowaniem fałszywych informacji, różnych tak zwanych fake newsów. Potrafią się włamać do każdego komputera i zrobić spustoszenie w sieci, publikując właśnie miliony informacji fałszywych. To jest nowy i skuteczny sposób na to, żeby schować wiedzę prawdziwą między stertą fałszywych. Tą wojnę stosował też właśnie Kościół. Holy See, Watykan, stolica apostolska. Ta wiedza, którą ja mam i którą wam przekazuję w tej książce, jest dowodem na to, że można do niej dotrzeć. Ona nie pochodzi z żadnego sejfu zamkniętego. Ja nie znalazłem żadnej tajemnicy. Ona jest na wierzchu. Ją tylko trzeba odszukać. Odszukać w czasie i przestrzeni. To jest dosyć czasochłonne i czasochłonne. Ja ją znalazłem na 4 kontynentach, gdzie niektóre książki mają po 1000 lat, a gdzie niektóre mają po kilkaset. Publikuję je, załączam serię oryginałów, które mam. Dostęp. Nie stać mnie na takie książki. Ale mam do nich dostęp i czytałem je. Tłumaczyłem i dla was zamieściłem oryginalne ksera na końcu książki. Około 100 takich jest dokumentów, tłumaczonych i nie. Jak ktoś zna język dobrze, to sobie sam poradzi. Będzie wolał może nawet sprawdzić, czy ja to dobrze zrobiłem. Udostępniłem to i udostępniłem też listę wszystkich książek, na jakiej podstawie napisałem tą swoją książkę. Biografia do tej książki ma 138 pozycji literatury zwartej, czyli książek takich jak ta, gdzie ona jest, takich jak ta, to jest egzemplarz autorski do poprawienia korekty błędów. Za kilka dni będziecie mogli ją mieć. I ta literatura problemu napisana przez naukowców na całym świecie, tak jak mówiłem, porzucana była po całym świecie i w czasie, i w przestrzeni, bo tak z wielu lat jest i tak i z 4 języków w dodatku. Dlatego to zrobiłem, żeby inni badacze mogli właśnie po mnie przejąć tą pałeczkę i też swoje prace kontynuować w tym kierunku, już nie będą musieli szukać tej wiedzy. A ciężko ją znaleźć, wieście, bo to jest tak z tą wiedzą o prawie morza, słuchajcie, jak na filmie gangsterskim. Jak ukradną brylanty i wiadomo kto, to wszyscy chcą je odzyskać. No i pierwsze co do siedziby jego jadą i rozbierają ten dom, ściany, podłogi, sufit. Szukają tych brylantów po prostu, sejfu jakiegoś, schowka. Tymczasem te brylanty leżą, słuchajcie, przy wejściu stoi akwarium, rybki pływają i one jako piasek tam sobie leżą, na wierzchu. Tak samo było z tymi książkami. Te 138 książek, które znalazłem na ten temat, one zawierały cząstkową wiedzę. Po jednym małym temaciku. Na tej ułożyłem po prostu puzzle. 5% może poniżej jest moich słów, mojej kreacji. Reszta to są cytaty i wiedza stamtąd pochodząca. To ją uwiarygadnia. Takie jest moje zdanie. Mało tego, wiem, że rozpocznę niedługo. Nie spodziewam się krytyki żadnej. Spodziewam się bombardowania wręcz. Spodziewam się bombardowania, bo wiem, jak to jest zrobione i jaki to szok będzie dla wielu. I napisałem do nich odezwę. Wyzywam ich po prostu od kłamców, plagiatorów i idiotów i zapraszam do debaty, ale pod warunkiem, że będzie publiczna i na żywo. Z dużym audytorium, żeby nie sfałszowali. I wtedy zapraszam. Napisałem im, że ośmieszę was, uważajcie. Musicie przyjść z dyplomami swoimi, waszych uczelni.
waszych promotorów ośmieszę wasze uczelnie i was samych. Nie będziecie się już mogli posługiwać tym. Ale jeżeli ktoś się śmie odezwać, to zapraszam. Tak napisałem. Napisałem też odezwę do naszych pracowników. Bo to są pracownicy. Nasi. Kłamią. Twierdzą, że są władzami. I rządzą. Bo są w rządzie. To nieprawda. Nie są władzami. I nie, nikt nie zapraszał ich do rządzenia. Zapraszaliśmy ich na urząd. Na urząd pisali swoje CV. Dawniej podaniem się to nazywało. Chcieli pracy. Twierdzili, że się na tym znają, że mają kwalifikacje. Zaufaliśmy im. I niektórzy przysięgli nawet, że będą lojalni. Nie są. Zatrudniliśmy ich na urząd w jednym celu. Tylko w jednym. Żeby chronili nasze życie i nasze mienie. Jak tego nie robią, to są absolutnie zbędni. Absolutnie zbędni są. To jest jedyne, co mają robić. Jak tego nie robią, nawet jeżeli się zorientowali po objęciu tych senekły, że nie dadzą rady, bo ktoś tam inny wydaje rozkazy i oni myśleli, że to jest inaczej, to mogli powiedzieć. Rezygnuję, nie przyjmuję jednak, bo to jest nie tak, jak ja sobie wyobrażam. Nie dam rady. Ale oni będą w to. Biorą pieniądze. My co miesiąc się składamy na ich wynagrodzenie. A zawołajcie od nich, niech wam pokażą umowy o pracę, umowy o dzieło, czy co tam mają, kontrakty menedżerskie i tym podobne. Tam nigdzie nie pisze, że to rządzenia. Żadnego rządzenia. Zostali wybrani na urząd i tylko w tym jednym celu. Jak tego nie robią, to są zbędni, niepotrzebni. Trzy narzędzia zniewolenia, jakie nam Stwórca obdarzył razem z tym, z przepiękną wiedzą, na podstawie której żeśmy stworzyli nasz świat, cywilizację. Ale te trzy narzędzia zniewolenia to właśnie polityka, pieniądze i religia. I bez tych trzech będziecie naprawdę suwerenni. I naprawdę będziecie wolni. Żeby to zrobić i żyć według prawa naturalnego, jak wielu głosi, trzeba ponieść pewne koszty. Nie chodzi o to. To są koszty tej nauki właśnie, wiedzy. Wiedza o prawie morskim pozwala uzyskać drugie życie. Drugie. Drugie całkowicie inne życie, takie jak tylko sobie wymarzycie, według prawa naturalnego. Ale żeby żyć według prawa naturalnego, potrzeba się uwolnić naprzód z tego prawa morza, jakim jesteśmy rządzeni. Cały świat jest rządzony. Musicie sobie zdawać sprawę z tego, że jesteście elitą. Po tej lekturze będziecie elitą. Elitą, jaką pani Anna von Reitz, sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, ocenia na 3 promile. 3 promile ludzi na świecie z 8 prawie miliardów ponad. Ma tylko tą wiedzę. To jest naprawdę niewiele. Nie 3%, 3 promile. To sobie wyobrażacie? 3 promile. 3 promile ludzi, a dotyczy 100%. A tylko 3 promile. I na wierzchu leży. I nikt tego nie czyta, nie widzi, nie może znaleźć. Wielu próbowało i tych wielu, co próbowali przez tą drogę przejść, napisało te 138 książek, które zawieram w bibliografii. Ich drogą pójdziemy. Ich doświadczenia są bezcenne. Ich sukcesy powtórzymy, a ich porażki ominiemy. Bycie na końcu ma swoje, znaczy na końcu to nie, bo są jeszcze dalsze narody niewyzwolone, nieświadome, ale nie jesteśmy już pierwsi, bo myśmy żyli trochę w innym świecie zupełnie niż teraz mamy i byliśmy pozbawieni dostępu do tych ludzi, do tej wiedzy, co oni mieli na bieżąco ukuwaną. Dlatego dzisiaj musimy do tego wrócić, odrobić zaległe lekcje po prostu musimy. I to jest pierwsza książka w języku polskim umożliwiająca to.
poznacie całą historię powstania prawa morza. Wywodzi się ono ze starożytnego Babilonu. 6000 lat temu już nad Eufratem i Tygrysem opisana jest historia kodeksy Hammurabiego. 6 kodeksów Hammurabi napisał i skodyfikował ówczesne prawo. Już nie rządził jako despota, tylko napisał. Każdy wiedział. Znaczy każdy. To jest też takie tutaj, trzeba sobie wyobrazić tamten świat. Większość ludzi, 95%, była niepiśmienna. Więc nie tak każdy znowu. Ale to było powiedziane, mówione. I każdy wiedział, co może, czego nie może i tak dalej. Prawo morza na początku dotyczyło tylko prawa drogi na wszystkich akwenach. Do dzisiaj tak jest zresztą. Trzeba rozróżnić prawo morskie od prawa morza. To jest co innego. Prawo morskie właśnie reguluje prawo drogi na wszystkich akwenach. Czy to śródlądowych, morskich, czy oceanicznych. Sam jestem kapitanem, to wiem. Uczyłem tego wiele lat jako instruktor i kapitan i byłem w szoku ciężkim, sobie wyobraźcie. Jak ktoś mnie zagiął i powiedział, słuchaj, ty tak o tym prawie może i tak dalej, a ty wiesz, co to jest w ogóle? Ja teraz słuchaj, ja tego uczę. No i usłyszałem pierwszy raz o prawie morza. A wtedy nie wiedziałem, że prawo morskie i prawo morza to jest co innego. To podobna nazwa, prawda? To jest typowa. To jest typowe, jak coś się chce ukryć. To jest tak, jak z tym akwarium i z tymi brylantami. Robi się podobną nazwę, kradnie się czyjąś wiedzę, czyjś obszar, czyjś majątek. Na przykład tacy Niemcy. Mówię tak na Niemcy specjalnie, żebyście rozumieli, o czym mówię i o kim. Nie ma takiego narodu. Nigdy nie było. Niemiec to znaczy ktoś Niemy, który mówi nie wiadomo po jakiemu. To jest Niemiec. Oni nawet sami o sobie tak nie mówią. Nigdy nie mówili. Nigdy. Ale oni są tą nacją właśnie, która kradnie teren, kradnie czyjś majątek i nazywa podobnie. Po to, żeby historyków zmylić. I potem jak to się czyta po kilkaset latach, to wszyscy mylą. Myślą, że to jest to samo, że to oni są tymi właścicielami. Coś. To samo German. German to kolejna taka ich podróba. Nic podobnego nie miało miejsca. German żadnego takiego narodu nie ma. I nie było. Nigdy, nigdy. German to znaczy sąsiad brat. Mówią też w angielskim, ale Alemanie o nich. To jest to samo, tylko w innym języku wyrażone. Oni sami mówią o sobie Deutsche. A przedtem jeszcze mówili Prusaki. Też ukradziona nazwa. Nasza. Wszystkie nazwy są nasze. My jesteśmy tutaj in situ, na tej ziemi. Co najmniej 11 tysięcy lat. To zostało udowodnione. W tym temacie na witrynie książki umieściłem mój wykład, moją prelekcję u Janusza Zagórskiego w NTV. 1,5 godziny, rok temu. Także dzisiaj o tym tylko napomknę. Ale polecam literaturę w tym zakresie pana Janusza Bieszka. Też tam na tym filmie powiedziałem dlaczego. Ona jest podobna do mojej książki. Ma po prostu bardzo, on napisał wiele już książek, ale one wszystkie są podobne w formie. To znaczy mają bardzo dużo podanych źródeł, innej wiedzy, innych naukowców, innych muzeów, innych artefaktów, gdzie je spotkać, gdzie je znaleźć. Sam zna 5 języków, więc przetłumaczył też wiele rzeczy. I znam go i znam jego książki na pamięć od dawna. I wiem, że sprawdzałem wiele, bo zawsze musicie za nim zaufać, żeby sobie nie wkręcić krzywej bajki. To jest tak, jak słuchajcie, z trucizną. I na morzu też podobnie. Macie pojęcie, że na morzu da się przeżyć bez żywności i bez wody słodkiej? Ja to potrafię. Można to zrobić. Da się. Ale do tego trzeba mieć wiedzę, jak to zrobić. Można. Ale trzeba mieć wiedzę. I trzeba być bardzo ostrożnym. Każdą truciznę można wybadać.
na malutkim odcinku, malutką kropelką, malutkim miejscu. Czy szkodzi, czy nie szkodzi? Nasze ciało jest pięknym laboratorium, chemiczną fabryką. Potrafi wszystko to zweryfikować. I zanim się spożyje, tak jak muchomory. Znacie muchomory. Wszyscy mówią, że trujące. Nieprawda. Tylko tyle, że nie jadalne. Da się zjeść. Ale trzeba umieć, trzeba wiedzy, żeby ją go zjeść. Trzeba umieć przygotować. Są takie ryby w morzu, które są tak trujące, że jadłoby przy tym to mleczko od mamy. I w Japonii są takie bary, strasznie drogie. Taką rybę można sobie w menu zamówić. Kucharz, który umie ją przyrządzić, zarabia 20 tysięcy dolarów miesięcznie. Tylko on to umie. Poprzednik już zmarł. Raz się pomylił, jak saper. Także tak to jest z wiedzą. Wiedzę trzeba, słuchajcie, filtry. Jak filtrować wiedzę? Tak jak mówię, najlepszym źródłem jest internet, ale jako nośnik. Natomiast ta paralela do rzeki, które jedni wylewają czystości, a inni piją, trzeba patrzeć, z której strony się to właśnie bierze do ust. Czyli tutaj, my mind, żeby nie wkręcić te krzywej bajki w kolejne jakieś trucizny, musicie uważać na kilka rzeczy. Przede wszystkim, kto tą fałszywą wiedzę produkuje? Nasi wrogowie oczywiście mają w tym interes. To jest tak jak z morderstwem. Pierwsze co, policjant bada, jak znajdzie trupa, kto miał motyw, tak? Kto miał motyw? Tu zawsze chodzi o pieniądze. Tu wystarczy iść śladem pieniędzy. Zawsze chodzi o pieniądze, w każdej sprawie. Tak to jest skonstruowane, w każdej sprawie. Dlatego sędzia zamyka sprawę, każdą jedną, jak rozstrzygnie sprawy finansowe. Kto płaci komu ile, odbierze prowizję i zamyka sprawę. Dlatego tak to działa. Żeby sprawdzić wiadomość, czy jest prawdziwa, to przede wszystkim, kto miał powód, żeby to napisać i jaki powód, kto go finansował, jaka uczelnia. Jeżeli to jest naukowiec, to jakąś katedrę albo objął, był rektorem, albo profesorem tam jakimś. Kto ten uniwersytet finansował, w jakich latach ta książka jego powstała. W ogóle czy napisał jakąś bibliografię, ma jakąś historię swoją. To jest istotne. To jest istotne. I źródła, nawet jak podaję tak jak ja podałem, czy bierz, to nie możecie tego łykać jako dobrą monetę. Absolutnie, odradzam. Akurat powiem wam dlaczego. Ponieważ jest wielu takich, co jest takie pojęcie, ja je wytłumaczyłem na witrynie, kolor prawa. Kolor prawa to jest coś, co udaje prawo, ale nim nie jest. Ale nim nie jest. I podałem tam całą informację, jak to poznać. Chodzi o to, że musicie nie ufać nikomu. Jest wojna informacyjna. Wszyscy chcą was oszukać. Na tym polega to tak jak w wojnie takiej fizycznej, to tak jak granat, czy tak jak bomba działa. Jesteście uszkodzeni. Wasza mentalność, wasza wiedza zostały uszkodzone w was mózg. Nawet nie znacie, nie wiecie, jak to strasznie działa na naszą podświadomość, nadświadomość, na naszą szyszynkę i w ogóle. Jak se wkręcimy coś takiego głęboko. I później następuje, słuchajcie, taki proces wypalenia. Ludzie, którzy, ja rozmawiam z prawnikami i którzy mają, oni są, nazywają się doktor prawa, profesor prawa. Właśnie do nich odezwę napisałem w książce. Ja ich wyzywam. Jak zakwestionujecie to, jakie prawa są na świecie i zakwestionujecie to, że jesteśmy rządzeni prawem morza, to zaprosiłem ich do dyskusji, ale z tymi dyplomami. Żaden nie przyjdzie. Jak przyjdzie, to straci ten dyplom. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś się zjawił. Ale zaprosiłem ich, żeby nie było, żebyście wy wiedzieli, że ta wiedza się nie oprze żadnym ludziom, którzy ego mają większe niż zasób wiedzy. Chodzi o co? Są słowa klucze.
wszyscy ci plagiatorzy i kłamcy używają słów kluczy. Ich sponsorzy, nasi wrogowie, okupanci, używają słów kluczy. Tacy jak ja, którzy do was mówi, taki nie może wziąć jeszcze. Nikt mu nie zapłaci. Nikt mnie nie. Ale jak będę już znany, to nie ufajcie mi wtedy. Teraz możecie jeszcze, bo was jest za mało, żebym ja za was coś dostał. Ale jak będzie takich tysiące wyznawców, jest taki Michałkiewicz, niejaki redaktor, znacie nazwisko? Na YouTubie. Jest takich wielu, ja nie będę ich wszystkich wymieniał, żeby im reklamy nie robić. Jest takich wielu. Oni wszyscy na początku byli nieznani. Później jak zdobyli duże audytorium, to wpadli u mnie od razu. Bo znałem słowa klucze. Sam je wytypowałem, to je znałem. Jak któregoś użyje, taki, to na tym wpada. I jak tylko spotkacie coś takiego, że ktoś wychwala jedną z tych rzeczy, jakie wymienię, to natychmiast należy skończyć oglądanie tego i traktować to jak tą truciznę. Jak tą truciznę. Małą jeszcze. Pierwsze słowo. Pierwszy klucz. Spotkacie, to jest tak, jak przysłowiowa kropla trucizny niszczy beczkę dziegciu. Natychmiast. I ludzie mają jeszcze tą cechę, że łączą się z podobnymi sobie. Po prostu z kimś innym nie rezonuje. Nie będzie mógł go ścierpieć. Nie będzie się łączył. Tak jak macie na co dzień w życiu. Ludzie się łączą, podobni sobie się łączą. A innych odpychają. I dlatego jak ktoś, taki redaktor, będzie wywiad prowadził z kimś innym, to pamiętajcie, kłamstwo w jednym, kłamstwo we wszystkim. To jest stara maksyma prawnicza. Nie wolno ufać temu następnemu też. Od razu odrzucacie. To jest tak, jak słuchajcie z czymś dobrym. Co znacie? Lubicie coś jeść, wasza ulubiona potrawa. Bierzecie pierwszy kęs, pierwszy łyk i wiecie już, czy to jest to, czego szukaliście. Mieliście ochotę na to, wiecie jak to smakuje i próbujecie. I się okazuje, niedobre, to nie to. I się spodziewacie teraz, że drugi łyk, drugi kęs będzie lepszy? Będzie jeszcze gorszy. Będzie jeszcze gorszy, a za trzecim się zatrujecie nawet. Także jak higiena umysłowa, wojna informacyjna. To jest tak jak się chowanie za rogiem. Nie możecie po prostu się narażać, na żadne zadymy chodzić. Wasza wiedza będzie elitarna. 3 promile i wy wśród nich. Co wyobrażacie? Ile milionów ludzi czeka na to, żebyście przekazali tą wiedzę dalej? Wy nie możecie się narażać. Absolutnie. Żadnych takich. Tym sposobem, który podaję w książce, można bez działań kinetycznych, zero kinetycznych działań, żadnych fizycznych przemocy, zero. I zagłodzić gada da się. W tej wojnie chodzi o pieniądze, jak w każdej innej. Zawsze o to samo chodzi. Zawsze chodzi o łupy, niewolników, pieniądze i władzę. Oczywiście i religię. One wszystkie, te nieszczęścia, chodzą w kupie. Zostało nam to wrzucone po prostu do garka. Z dobrą zupą. 3 trucizny. I te trucizny musimy się tego pozbyć. Tak się składa, że jedna już w zasadzie się wyczerpała. Ale jeszcze kona, ale jeszcze kąsi ta żmija. To jest właśnie Watykan. I tutaj nie będę gołosłownym i żadnych, nikogo nie będę przepraszał za uczucia religijne. Nikogo nie będę przepraszał za niepoprawność polityczną. Jak komuś to przeszkadza z obecnych, to może nie słuchać. Gdzieś tu odłożyłem, żeby wam to... O!
trzy trasy. One w książce i na witrynie są wymienione. Trzy fundusze powiernicze. SKK to się czyta. SKK Trust. 1455-1531. One są na witrynie. Wymienione, zacytowane. Można je przeczytać w oryginale. To są trzy trusty założone przez papieży, w których nas ogłoszono, że jesteśmy zaginieni na morzu lub martwi, w którym oni się ogłaszają właścicielem wszystkich ludzi na świecie, waszych dusz i całej ziemi, z malutkim kawałeczkiem pół mili kwadratowej w City of London. Wiecie, co to jest? To jest taka mila kwadratowa w Londynie. Z tego pół mili zajmuje bar, ale nie taki jak ten. To jest bar. Założyłem 3 dni temu stronę na witrynie. Tłumaczę, co to jest bar, pokazuję zdjęcia. Bar ma wiele pojęć, wiele znaczeń. Generalnie jest to gilda, czyli takie zrzeszenie prawnicze. Wszystko, co się wiąże z prawem, jest w jakimś sensie barem dla nich. Na sali sądowej dużej, jak wchodzicie, jest barierka. Wszystko za barierką jest bar. To jest bar. To jest bar. Tam, gdzie siedzi sędzia, oskarżony, adwokat, tam to jest bar. Tutaj, gdzie publiczność, to jest jeszcze przed. Oczywiście to ma swoją symbolikę, którą pominę, dlatego że wiele witryn w Polsce o tym mówi, ja nie będę się powtarzał. W tej książce nie ma żadnej wiedzy, która kiedykolwiek w Polsce była publikowana, więc nie będę mówił. Jednym słowem powiem, ta barierka oznacza wejście na statek. To już wiecie, prawda, z tych wszystkich witryn. Dlatego tego nie będę mówił. Ale skodyfikowałem ten bar, żeby wam otworzyć. Takie słupy są nieraz przed sądem. Wielki, jak wielki sąd, to ma wielkie słupy. Jest tak wielki, że do niego nawet zwrócić się nie może zwykły człowiek, bo trzeba mieć adwokata, nawet jak się samemu jest. To nie można. On jest tak wielki, że nie widzi człowieka. Nie może. Do Sądu Najwyższego w Polsce nie możesz sam napisać we własnej sprawie. Nawet jak jesteś prawnikiem, nie możesz. Musi być adwokat. Wiecie dlaczego? Miałem z tym problem z początku, jak pisałem książkę. Bo brytyjskie prawo, common law, w odróżnieniu od civil law, prawa europejskiego, jest trochę inne. Jest oparte na precedensie. Czyli jak coś było orzeknięte kiedyś tam, w jakimśkolwiek sądzie, z ławą przysięgłych po naszemu, z jury takim, nie? Tak jak na filmach widzicie, nie? Czasami, prawda, tak? U nas tego nie ma, jest tylko w 3 wypadkach coś takiego, ale nie funkcjonuje generalnie. Nasze prawo jest tak upodlone, bo nas po prostu nie szanują. Jesteśmy dla nich gorzej niż bydło. Bydło się lepiej szanuje. Jesteśmy kompletnie po prostu niczym dla nich. Zero. Mniej niż zero, jak ty piosenka. I dlatego oni to robią, bo nas nie szanują. Nasi pracownicy, my jesteśmy ich szefami. Oni wymówili nam posłuszeństwo i nas okłamują, biją nas, bo to jest, nie mieści się w głowie. I my dalej zatrudniamy ich. Chodzimy na te głosowania, ja nie wiem komu, ale odebrało rozum tym, co chodzą. Przecież to jest tak, że ci ludzie nie mają żadnych cech w sobie pozytywnych. Ani nie są wyjątkowo silni, ani nie są wyjątkowo mądrzy, ani nie mają najlepszego węchu, ani słuchu, ani wzroku, ani żadnych innych instynktów, nie mają lepszych od nas, a my, spodziewając się innego rezultatu, głosujemy, licząc, że będzie inaczej. Oni są nieudacznikami życiowymi. Jedno co, to mają jakąś pozycję w jakiejś partii. Co to jest? Jak można się spodziewać innych rezultatów, jak ci ludzie nie mają żadnych cech naprawdę przywódczych? Żadnych. Do tego są nielojalni, kłamią i nie mają przygotowania żadnego do tego, co robią. Jedno, co ich tam ściąga, to żerowisko na waszych pieniądzach. Dlatego was okłamują i nie szanują, bo mają was za idiotów. Jak policjant zatrzymuje kierowcę albo na drodze, ktoś przyjdzie, ktoś właśnie, ja przechodzę na czerwonym świetle, jak nic nie jedzie, mam to w nosie. Jeżdżę bez żadnych dokumentów. Nie mam nic przy sobie, żadnych dokumentów. Przyjechałem 150 km, nie mam żadnych dokumentów ze sobą, nic. Nie potrzebuję. Wolny człowiek nie potrzebuje.
Jak on mnie zatrzymuje na drodze i mówi do mnie, co on mówi zawsze? Co on mówi? Przypomnijcie mi, co on mówi? Nie. On przychodzi, robi tak i co mówi? Słucham? Proszę się wylegitymować. Nie. Jeszcze inaczej zaczyna. Zaczyna inaczej. Nie, jak nie chodzi dobrze. Sierżant Kowalski, komenda policji w Gołuchowie. Co tam, panie kierowco? Za szybko się jechało. Ja mówię, słuchaj, wiesz, że rozmawiam z swoim przełożonym? On od razu tak. Ja nie wiedziałem, że pan ze służb. Kto pan jest? Ja mówię, jestem Ajan. Płacę ci, jestem twoim szefem. No to on od razu mówi balonik. On od razu balonik do mnie mówi. Ja mówię, słuchaj, ja nie wiem, kto to przede mną dmuchał w to, ale nie na to nie nabierzesz. To woli pan na krew? Ja mówię, nie obrażaj mnie, nie jestem żaden pan. Tutaj dygresja, musicie wiedzieć, że wszystkie tytuły są sztuczne. Prawdziwy człowiek nie ma żadnych tytułów. Kto ma używa jakieś tam tytuły, to widać od razu poziom jego świadomości. My, jako nacja, ponieważ tutaj żyjemy in situ, tak jak mówiłem, 11 tysięcy lat minimum, to są badania ścisłe, to nie jest tam gdybanie żadne, to jest genetyka. R1, H1, A7 to jest nasz genotyp, można powiedzieć, halogrupa, to jest takie robocze słowo. To jest to, na jakiej podstawie skazuje się mordajców, bo zostawił włos albo odcisk, potrafią dzisiaj to stwierdzić, albo ojcostwo się mówi. To jest twój syn, jaki mój syn? Wystarczy włos, 10 minut i już wiadomo. Twój, nie twój. Tak krótko trwa. Krótki kaszel. I do tego są te badania tak rozwinięte dzisiaj, że da się całą populację stwierdzić, która jest starsza od której, a która jest młodsza od której i z której się wywodzi. I z której się wywodzi. To tak jak drzewo się zetnie, można po słojach stwierdzić, ile ma lat. Te wszystkie geny, one się łamią. Niby nieraz się mówi łamliwy genotyp, łamliwy gen, prawda? Jak ktoś jest chory. Ale one też się łamią naturalnie. Co pokolenie jest takie jedno złamanie, jak w palcu mamy zawias, to tak samo jest z tymi genami. Wystarczy je policzyć i wiadomo, kto ma więcej, ten jest starszym plemieniem. I tacy na przykład my, Arianie na przykład, można powiedzieć, ja jestem jednym z nich, wy też, tylko jeszcze nie wiecie, ale się dowiecie. Nas obdarto z naszej tożsamości, dlatego nie mam żalu do nikogo. Nas obdarto wielokrotnie z naszej tożsamości, z naszych genów próbowano. Był taki psychopata z wąsikiem i on szukał tych Ariów wśród swoich. Arijczyków. Czysty typ nordycki, mówił. Blondyn. A on był blondyn? To był taki kawał właśnie, że blondyn jak Gerig, tak. Słuchajcie, to jest krzywa bajka. Oni po prostu wszyscy nie wiedzieli tego, co my dzisiaj wiemy. Wtedy jeszcze nie było takiej nauki jak genetyka. I oni nie wiedzieli. Nawet o swoim pochodzeniu. Führer nie znał swojego pochodzenia prawdziwego. Nie będę tych dygresji też ściągnął, tylko powiem jednym zdaniem. To jest bardzo młoda nacja. Bardzo młoda. 200 lat, tak jak Amerykanie mniej więcej. Bardzo młoda nacja. Ich geny wskazują na to, że są mieszanką trzech różnych genotypów. Jeden to są Sefaradyjczycy. Wiecie, co to taki? To jest dzisiaj wielkie, obelżywe ubliżenie, jak się powie Sefarady tam u Niemcowi. Druga część genów to jesteśmy my, Słowianie. I mają też domieszkę nordyckich typów z północy. Wystarczy taką mapę, kiedyś opublikowałem, ja ją wrzucę może za kilka dni, gdzie są blond włosy. To jest dobry wskaźnik w Europie. Gdzie są blond włosy? Bo
to jest takie nasze przyrodzone, chociaż to jest duża zagadka, jak do tego doszło. Bo, znaczy zagadka, ja ją znam, ale generalnie jest, mało kto ją zna, prawie nikt. Ja to kiedyś badałem i wiem, ale myśmy przybyli tu z Elamu 11 tysięcy lat temu. Elam to jest dzisiejszy Iran, te okolice. 11 tysięcy lat temu, czujecie to? Jesteśmy starszą nacją od Grecji i Rzymów. Walczyliśmy z nimi wielokrotnie, wygrywając. Nasi książęta byli ich książętami. Tą całą historię poznacie u Bieszka, Janusz Bieszk, taki autor. Proszę sobie zakupić jego książki, polecam serdecznie. Są tak jak i moja, mają bardzo wiele przepisów, już mówiłem o tym. Janusz Bieszk. Z Gdańska chłopak, mój imię, się, tak. Historyczne książki jego i nie tylko historyczne, napisał też taką książkę właśnie o tych kulturach prastarych, o tych budowlach, o których wam wspominałem. Też napisał, polecam też tą książkę. Wiele przypisów, wiele źródeł, bardzo wiarygodna. Na początku zawsze każdego autora, zanim cokolwiek powiem, to już tyle razy się nabrałem, że zawsze sprawdzam. Sprawdzam to, co mówiłem, wrócę do tego wątku. Sprawdzam, kto napisał, co wcześniej napisał, czy napisał, może zaczyna dopiero tak jak ja. To jeszcze nie jest ujma. Ale trzeba sprawdzać. Jak będę popularny, to wtedy w ogóle mi nie wierzcie. Sprawdzajcie dokładnie wtedy wszystko. Dlatego, że wtedy właśnie ci agenci powstają, agenci wpływu. Ci agenci wpływu, dzisiaj słuchajcie, to jest niesamowita plaga. Niesamowita plaga. Nie skończyłem tego wątku o słowach kluczowych, po czym ich poznać. Najważniejsze. Najważniejsze. Jak ktoś wychwala albo mówi chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo. Słuchajcie, chrześcijaństwo. Ja tego nie będę teraz tej dygresji robił, później powiem, ale naprzód je wymienię. Jak powie, że jesteśmy łacinnikami, czyli pochodzimy innymi słowy. Skąd jest łacina? Z Rzym. That's right. Rzym. Łacina to jest taki starorzymski. Wiele książek z tych, co zacytowałem w bibliografii, tłumaczyłem z łaciny. To jest język już dzisiaj prawie martwy, ale akurat nie są tacy, co jeszcze go znają. Kiedyś się każdą receptę ukonowała, dostawała po łacinie. Po to, żebyście nie wiedzieli, na co chorujecie. A ja wam powiem też. O zdrowiu, na końcu może, jak przypomnicie, to wam powiem, co trzeba zrobić. Natomiast inne słowa, czyli łacinniki, prawo rzymskie, słuchajcie, to jest ta kultura, z którym oni się utożsamiają. Jak ktoś chwali, mówi, że łacinnicy, to znaczy, że prawo rzymskie, że cała władza, cała kultura, że wcześniej to w ogóle tutaj wiatr hulał, nie było niczego. To są okupantów rzeczy, które z brudnego palucha sobie wyciągnęli. Dalej. Kolejne słowo, czyli prawo rzymskie, kultura grecka. To jest to samo. Teatru nie wymyślili Grecy. Nic podobnego. Był już 1000 lat wcześniej w Japonii. W Japonii, 1000 lat wcześniej. W Japonii. Także jak mówią, że kultura grecka, że od niej się wszystko wzięło, my mamy zresztą z nimi dużo wspólnego. Jest taki autor Pawłowski. Jak Pawłowski ma na imię? Z Kanady? Artur Pawłowski? Nie. Z Kanady, nie Artur Pawłowski. Pawłowski jest, nie Artur, on ma inaczej. Paweł Pawłowski, czy ja dobrze wymawiam? YouTuberem. Czyta stare księgi. Czyli można powiedzieć, że księdzem. Ja tak mówię o sobie. Że jestem księdzem. W staropolszczyźnie ksiądz to był, ponieważ tylko oni umieli czytać, to był ten, co czyta księgi. I on był wyżej od księcia. Tak zostało. To jest wszystko prawo kanoniczne, prawo rzymskie.
prawo, to jest wszystko jedno. To jest wszystko jedno. Ta wojna, słuchajcie, którą mamy do wygrania, ona trwa od tamtego czasu. Ona tak na dobre trwa w Polsce, w cudzysłowie. To nie jest nasza nazwa. Z XV wieku dopiero ukuta i zupełnie nie rezonujemy z nią. Kompletnie. To jest, to trzeba zmienić. Tak jak nazwiska. To też, to wszystko jest do wymiany. Bez tego się nie pozbędziemy. Musimy odzyskać własne korzenie, tak jak drzewo. Jak się odepnie mu korzenie, to nie spodziewajcie się, że ono na centymetr wyrośnie, że z tych małych brzdąców dzisiaj coś wyrośnie, jak wy im nie oddacie ich tożsamości narodowej. Wy musicie to oddać im. Zdobyć je dla nich. Bez tego nic nie będzie. To jest podstawa podstaw. Najważniejsza rzecz. Jak się chce kogoś zniszczyć, cały naród, to co trzeba zrobić? Odebrać dwie rzeczy trzeba. Tożsamość narodową i jego historię. A wtedy można mu wkręcić wszystko. Bo jesteście wtedy jak ślepy, zoperowany tutaj na mózgu i, i warzywo. Nic, tylko warzywo. Nie wiecie. I tak nas zrobiono. Nas po prostu regularnie, systematycznie pozbawiano naszych korzeni, naszej historii. Palono wszystkie nasze księgi. Stare. Długosza, Galla Anonima, Kadłubka, Dzierżwy i jeszcze wielu, wielu innych. Wszystkich tam ich nie wymienię, ale wiesz, je wymienię. I znaczy znam je wszystkie, ale nie będę, nie o tym jest ta dzisiejsza prelekcja. Powiem tak. Z tych słów kluczowych te są najważniejsze. Jak będziecie tylko na to wyczuleni, to rozpoznacie każdego agenta, bo jak on już ma dużą publiczność, to co jakiś czas wychwala którąś z tych rzeczy, twierdząc, że właśnie tym jesteśmy. Jest takie powiedzenie, które wczoraj chyba napisałem artykuł na witrynę, wrzuciłem. Jest to u kuli, zawsze ukuwają ci, co mają w tym interes. Zawsze patrzcie, kto ma w tym interes, jak coś czytacie. W czyim to jest interesie? Jest takie powiedzenie, chrześcijaństwo, to jest religia ojców naszych. Pięknie brzmi, nie? Fajnie brzmi, bo to jest tak ukute. Oni mają taki sznyt, że tak ukują, że wpada w ucho, że się chce słuchać. To jest trucizna, to jest kłamstwo. Ja to udowodniłem w tym artykule, ale wam powiem w skrócie. Ile trwa pokolenie? Jak długo pokolenie? Ile to jest pokolenie? Nie. Nie. Przyjmuje się, że 25. 25. 25. Co to jest? Co to jest? 25 pokoleń, 25 lat i wiara ojców naszych. Tak to skonstruowane jest. I to jest prawda. To jest prawda. To jest wiara ojców naszych. Tak jak tu siedzimy. Bo to było ja w tym 25 lat temu. To jest wiara ojców naszych. Jak się mówi o tym od czasów, powiedzmy, od 19 roku. Od odzyskania niepodległości. Od pierwszej konstytucji marcowej z 23 marca. To ile to jest lat? 23 marca 1919. Ile to będzie? No, 100 lat. To ile to jest? 4 pokolenia. I w tym sensie jest to prawda, że jest to wiara ojców naszych. Bo to jest 100 lat. I to jest okej. Ta wiara jest dłużej. Ona jest, wiecie od kiedy? Oficjalna wersja od 1966, ale to jest też z brudnego palca wystana data. Nie ma takiej daty. To jest niemożliwe. Incredible. Absolutnie. Dlaczego? Bo kiedyś nie chciło się tak jak dzisiaj polewaniem głowy. Tylko była ścielnica, jak pół tej sali i się takiego delikwenta całego zanurzało w tym. Nie ma takiej ścielnicy z tamtego okresu. Ba, mało tego. Musiał być co najmniej biskup. Co najmniej biskup. Żeby chrzcić króla, musiał być biskup. Nie było jeszcze w Pradze biskupstwa. Nie było w Gnieźnie, nie było nigdzie naokoło. To jest niemożliwe. To jest incredible. Kolejne. Ale mniejsza z tym. Chodzi o to, że to jest w ogóle fikcja.
Ją wprowadzano w taki sposób, jak wiecie. Utopiono ten naród we krwi własnej wielokrotnie. Obdaje to nas z tożsamości, paląc nasze księgi. Jest taki w Warszawie do dzisiaj pomnik trzeciego Wazy. Znacie? Na placu Zamkowym ten taki wielki stoi. Trzeci Waza, Zygmunt. Słuchajcie, ten trzeci Waza to jest postać wyjątkowa. Generał jezuitów. Wiecie, co to jest? To jest czarny papież. Dzisiaj mamy takiego kolejnego i publikuje jego facjatę w książce. Robi takie znaki. Tak, tak, tak. Tak, takie zdjęcie ma. Takie albo takie. To są wszystko takie faki, ale takie śmiertelne symbole. Właśnie to oni to uwielbiają. Na placu świętego w cudzysłowie krzywa bajka Piotra w Watykanie stoi taki słup. Pamiętacie? Stoi, nie? Wiecie, co to jest? Obelisk. Dobrze. Z Egiptu. To bardzo dobrze. To jest pomnik poświęcony Horusowi. 3000 lat starszemu bogowi, na którym oni się wzorują. To jest jeden z tych bogów Izraela. Izis, Ra. Ta chmura tam, co jest, to nie jest chmura zwykła. To wasza świadomość paruje i skropliła się. Podoba mi się. Macie już trochę wiedzy. Bardzo ładnie. I teraz dalej. Na czym to skończyłem? Aha, powiedziałem o tych słowach, kluczach najważniejszych. Są też inne, ale jak usłyszycie kogoś, kto mówi te słowa klucze, to tak jak powiedziałem, pamiętajcie. Zamykacie, co to jest, telewizor, książka, YouTube i kogokolwiek z nim zobaczycie, też skreślacie. Bo to jest rodzizna, znaczy się. Ludzie przystają do siebie na zasadzie podobieństwa. Więc never. O, nigdy więcej. Nie róbcie tego po prostu. Nie wytrzymacie. Dacie się po prostu zatruć krzywą bajką. Nie róbcie. Nie próbujcie nawet. Po prostu omijajcie i ostrzegajcie innych, kto chce, niech słucha. Oni dysponują piękną polszczyzną, słuchajcie. Oni taki kwiecisty język reprezentują, że nikt takim nie mówi już, a się chce słuchać. Tylko, że oni w tym pięknym, wiecie, jak to jest. To, co jest takie piękne, ładne, to jest zatruty kwiat, zatruty owoc. On tak pięknie wygląda, żebyście go właśnie wsłuchali. On was chce zatruć. I oni wszyscy. Jest taki polityk nawet z Wrocławia. Jak on, ja już nie pamiętam ich wszystkich, bo ja nie mam telewizora 20 lat. Ale taki były reżyser. On teraz w tych tam jest takich jakiś tam. Nie wiem, nie chcę. Nieważne.